Witamy Was w kolejnym Daily Vlogu razem z Ignasiem, który siedzi sobie na bujaczku, ale coś przestał mu się bujać, bo te baterie są słabe. I tak, dzisiaj jest 18 stycznia i zapraszam Was do oglądania. Zaraz będzie moja siostra, więc na pewno się odezwiemy. Zuśka już jest u mnie. Tak, tak, jest właśnie u mnie i się maluje, a ja już jestem gotowa. Taki makijaż codzienny jak zawsze, tylko na ustach mam matkę Golden Rose w odcieniu 14. Ignaś sobie zasnął, ja zrobiłam spaghetti, teraz jeszcze makaron się tylko gotuje. No i tak jakoś za godzinkę będziemy jeść obiad. Chcę Wam pokazać, jak wyglądają swatcha właśnie tych trzech rozświetlaczy. Ten jest Lovely Gold, ten Silver, a tu jest z takiej firmy... O, i pokażę Wam za chwileczkę. A, i ten on też jest w odcieniu Gold, więc pokażę Wam na ręce, jak one wyglądają. I tak się prezentują, ale są tylko dwa, bo tego trzeciego tak zbytnio nie widać, tego Gold z Lovely. Więc tutaj ten pierwszy od mojej prawej strony to jest ten w serduszku Gold, a tutaj jest Silver z Gold, nie z, przepraszam, z Lovely. I tak one wyglądają. Nie wiem, moim zdaniem po prostu są obydwa warte uwagi. I kochani, dzisiaj obalamy kolejny mit, czy czesanie włosów, zbyt częste czesanie włosów powoduje ich wypadanie. Na pewno już słyszeliście o tym i to jest właśnie mit, ponieważ fryzjerzy uważają, że częste czesanie włosów może nawet pobudzić mieszki włosowe i włosy będą pobudzone i będą szybciej rosły. Próbuję zedytować vloga, a powiem Wam, że jest 3 minuty 57 na razie tam materiału, a jest godzina 13:30, a zaczęłam montować od godziny chyba 10:30 albo 11:00. Tak strasznie się długo ładuje, nie wiem, czy nie będę musiała zrobić czasami formata całego komputera, no bo ogólnie wszystko tak to szybko chodzi, tylko ten program, nie wiem czemu. Dobra, ja idę po kombinezon, czapeczkę i jedziemy w gondoli. O, tutaj jest. Zaraz poszukamy. Okej, okay, i weźmiemy ten cieplejszy kocyk. Okej. Okay. Ten cieplejszy, bo jest chyba dzisiaj chłodno. Chociaż zaraz zobaczymy. Już ubieram i pokażę Wam szybko, w co zebrany Ignaś. Na sobie ma taką bluzę właśnie z Cool Beer i takie spodenki. To było w kompleciku z FNF. Dobra, ubieram go, bo płaczę. Dzisiaj ma zły humor. Tak mi się wydaje, że lepiej mu się zaśnie, jak być na takim spacerku właśnie chłodnym. I pewnie w domku zaśnie, chociaż teraz już zasypia. Zobaczymy, wieczorkiem kąpiel i mam nadzieję, że uśnie szybciutko. Zobaczymy też tutaj tak szybko. Ale koła... Ok, jesteśmy w domu i tak jak mówiłam, będę Wam pokazywać tą paczkę z Bobowity. I otwieramy. Tu jakieś... Jakaś książeczka, poradnik żywienia małego dziecka. Bardzo fajnie, w 5 krokach. Super, na pewno przeczytam, bo już no niedługo wprowadzamy tą dietę. Tutaj jakaś ulotka. Taka fajna też następna ulotka. Poczytamy. I dostaliśmy gerberka marchewkowego. I kaszkę, porcja zbóż, pełnowymiarowa chyba, tak? Ma 210 gram, super! To będziemy próbować i na pewno Wam dam znać, jak się tam sprawdziła u nas. Bo jeszcze, tak, znaczy te kaszki, porcja zbóż dopiero niedawno wyszły na rynek, więc zobaczymy.
Lampka. Lampa. Łóżko. Kubek i talerz. Okno, widelec i łyżka. Ale interesuje go, co nie? Sądzę, że na pewno będzie. Od razu pierwsze co powie. O! Mama! Talerz! Widelec i łyżkę! Kochani, my sobie siedzimy właśnie tutaj ze Zuzią i przed chwilą grałyśmy w grę na komórce o nazwie Tabu. Bardzo fajna gra, trzeba jak najwięcej odgadnąć haseł i pod spodem na przykład jest hasło, dajmy, że tort i pod spodem są takie jakieś tam podpunkty, których no nie możemy po prostu używać słów. I mamy na to chyba minutę 30. Powiem wam, że naprawdę pod koniec, jak już tak pika czas, to strasznie trudno jest odgadnąć właśnie ten wyraz, to hasło, co jest. Sobie jeszcze, a właśnie miał wstać na mleko, więc, ale dobrze, dobrze, niech się wyśpi, to go wykąpię i później jeszcze teraz się z nim pobawimy, zje mleczko i dopiero pójdzie spać pewnie o 21, więc cała noc będzie kolejna przespana. Teraz mały zje i zaraz idziemy go kąpać. Ale też muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mam kolejny dzień rozpusty, bo Zuzia przyjechała na noc, Dawid kupił i mama też chipsy jakieś nam, co nie? Mamy dwie paczki, jakieś wafelki, co jeszcze? Napoje gazowane i jeszcze rurki. Więc... A, i czekoladę, kurde. Więc dzisiaj będziemy się obżerać. Dobra. Ignaś już naszykowany do spania i ja też będę się z wami żegnała. Już się nie będę raczej pokazywać, bo no nie wyglądam już za dobrze, więc dzięki za oglądanie vloga i zapraszam do kolejnego.